Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w kolejnym epizodzie. Dzisiaj mamy chyba epizod 26. Właśnie za niedługo to ja będę miała zmarszczki na czole. Już mam zmarszczki, bo nigdy nie noszę ze sobą okularów, a jak się oglądam w okularach, to jestem taka, nie lubię siebie w okularach. Tak mówię, nie widzę mojej twarzy. Ale dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, w którym będę mówiła, jak zostać agentem nieruchomości. Jak to wszystko wygląda, jak wygląda proces. Jakie ja mam na to, że tak powiem, spostrzeżenie, ponieważ zaczęłam dopiero tą przygodę i powiem szczerze, że nie wiem, jak mi pójdzie i nie... Powiem wam tak, nie jestem osobą, która daje wysoką poprzeczkę, ale koniec końców myślę, że co ma być, to będzie, ponieważ jak się przeprowadziłam tutaj koło Manhattanu, nie miałam w ogóle w planie być agentem nieruchomości i w ogóle na dobrą sprawę nie planowałam być agentem nieruchomości, także jak to wszystko wyjdzie w praniu, nie wiem, ale na pewno każdy z was może być agentem nieruchomości, a dzisiaj wam powiem, jak to zrobić. Czy warto zrobić licencję nieruchomości, tak zwaną real estate license? Tak, warto, ponieważ nie tylko musicie być agentami nieruchomości, możecie robić różne inne rzeczy. Ale zanim zacznę, powiem wam, że nie musicie być agentami nieruchomości, zrobiąc licencję. Możecie robić inne różne rzeczy, także to też jest bardzo ważne. I czy warto mieć licencję? Wydaje mi się, że warto, nawet przy kupnie czy sprzedaży swojego mieszkania, a nawet jeżeli planujecie bawić się w inwestycje typu właśnie nieruchomości, to też warto mieć licencję. Będę tu ptała niestety na tym vlogu, bo mam tu ptające buty, także się nie przejmujcie. Okej, więc zacznę od tego, że jeżeli chodzi o wymagania na agenta nieruchomości, one nie są do końca sprecyzowane, ale też są bardzo proste, ponieważ wystarczy, że macie 18 lat, wystarczy, że ukończycie 75 godzin w szkole nauki. To ja zrobiłam w miesiąc około, robiłam dwie szkoły, więc 150 godzin mi wyszło w Nowym Jorku i w New Jersey. Wystarczy, że macie po prostu średnią szkołę. No już tutaj jak się potem, że tak powiem, wysyła CV, tak zwane resume na agenta gdziekolwiek, to są wymagania dotyczące wykształcenia, ale tak jak mówię, to nie jest tak do końca sprecyzowane, czy trzeba, czy nie. Ogólnie nie trzeba. Przynajmniej ja na razie nie mam żadnego wykształcenia. Planuję zrobić może jakieś finanse, ale na tą chwilę nie mam, więc jestem w stanie zrobić tą licencję bez. I kolejna sprawa to jest język angielski. Trzeba mieć komunikatywny, ale myślę, że na tyle, że żeby się z klientami dogadać, bo jednak koniec końców to będzie wasz interes, wasz biznes i wy będziecie się musieli dogadać z waszymi klientami. I kolejna sprawa to jest zielona karta. Trzeba być rezydentem, tutaj trzeba... Znaczy ja wam powiem tak, ja nie powiem wam w 100%, czy musicie mieć pozwolenie na pracę, ale musicie mieć zieloną kartę. Jednak pomimo wszystkiego trzeba mieć zieloną kartę, bo takie są wymagania. Ale jak jest w innych stanach? No powiem wam szczerze, że nie wiem, nie mam pojęcia. Ja tylko wiem, że tutaj do New Jersey i Nowy Jork ja muszę mieć zieloną kartę, więc ciężko mi powiedzieć, jak jest w innych stanach. I robię też to dlatego teraz, bo chcę wam powiedzieć tak na bieżąco, jak to wygląda u mnie, bo wiecie, za dwa miesiące już może nie będzie tak, że zapomnę wszystkiego, ale jednak wolałabym to zrobić teraz, jak idąc właśnie w trakcie na egzamin. Teraz trzeba oddać też odciski palców, czyli muszą sprawdzić waszą przeszłość. Ja oddawałam odciski palców na Manhattanie, muszę wysłać papier, oczywiście ja nie mam żadnych problemów kryminalnych, ale wiem, że tutaj ludzie w Ameryce ogólnie odpadają przy takich głupich odciskach palców, czy nawet testach na narkotyki. I dużo ludzi ma problemy ze znalezieniem pracy, jeżeli chodzi o narkotyki i wiele takich innych, ale to już jest temat na inny filmik, ale ja na szczęście nie mam, więc to jest najważniejsze. I teraz tak, robimy licencję stanową. Teraz właśnie jestem w trakcie egzaminów, ale jak zrobimy licencję stanową, żeby zaktywować tą licencję, trzeba mieć brokera, czyli trzeba mieć osobę, która nas zatrudni, dla której my będziemy pracować. Więc tutaj, tu się już dopiero zaczynają schodki, więc wylądowałam na Manhattanie, tam widzicie za mną z tyłu. Jezu, jakie to wysokie, World Trade Center, One World Trade Center, tak powinnam powiedzieć. Okej, więc teraz wam powiem,
te schody, o których wam mówiłam wcześniej, o co chodzi z tymi schodami, tak to nazwałam, że schody zaczynają się, jak trzeba znaleźć brokera. I jak pracowałam jeszcze na Manhattanie w biurze podróży, nudziłam się strasznie, to już wysyłałam moje CV do firm takich typu property manager, czyli menadżer budynków, na przykład menadżer jakiegoś budynku, że wpuszczam osoby, które wynajmują, podpisuję z nimi umowy. Taka w sumie praca, w której oni nie wymagają licencji, zależy gdzie. Do takiego czegoś nie wymagają, ale to wyglądało mniej więcej tak, że jak już wysłałam to CV, miałam rozmowę o pracę z takim bardzo fajnym brokerem. I on mi powiedział, że ja bym cię zatrudnił, ale ja widzę, że ty masz potencjał i ty tutaj się zmarnujesz i ty po roku mi odejdziesz. Także ja cię tutaj nie zatrudnię, ale daj mi znać, jak ci pójdzie, odezwij się, jak będziesz agentem, to daj mi też swoje namiary, ja też myślę do innych ludzi. Także znalazłam takie fajne miejsce, gdzie właśnie teraz chyba idę do Starbucksa, bo wam powiem, że chce mi się pić strasznie, ale mam egzamin i muszę wysiedzieć na tym egzaminie i nie mogę zrobić siusiu. Tak, no da, ja wiem, że to jest śmieszne, ale to jest prawdziwe i to jest straszne. Także muszę znaleźć Starbucks, ale chyba jest tam, bo no tak mi się wydaje, ale nieważne. Wyobraźcie sobie, że to wyglądało tak, że właśnie wtedy wpadłam na, jak on mi powiedział, do jakich agencji powinnam startować, to tutaj wygląda to tak, że trzeba startować. A ja pamiętam tego gościa. I love you. Hey, tell that guy to loosen. Everybody, loosen up. That's your man. Tell him to loosen up. Loosen up, dude. Ten gość jest tak śmieszny. Ja kiedyś jechałam samochodem, wyobraźcie sobie, że siedziałam w samochodzie i on podszedł z mikrofonem. Jezu, jak ja się wtedy wystraszyłam, ale on do mnie, żebym śpiewała i w ogóle, i nie nagrałam go, bo nie zdążyłam, ale takie wszystkie momenty teraz, które widzieliście, nagrywam na Instagramie, także zapraszam was na mojego Instagrama. No ale nie wszystko jestem w stanie chwycić na kamerę, także teraz mieliście okazję zobaczyć takiego fajnego gościa, który jest w Nowym Jorku, chodzi z mikrofonem cały czas, śpiewa, gada do ludzi i to jest mega, mega lubię Nowy Jork za to. No ale okej, zeszłam z tematu, więc tutaj do polecenia takie większe agencje, które mogą wam pomóc, to jest na przykład Keller Williams albo Coldwell Banker. Możecie się zatrudnić jako asystent, asystentka w biurze nieruchomości, taka bardziej administracyjna praca. I w zasadzie tutaj podjęłam takie dosyć duże ryzyko, bo zwolniłam się z mojej poprzedniej pracy na rzecz tego, aby zatrudnić się jako asystentka brokerki w Coldwell właśnie Banker w Hoboken. I ona mnie zatrudniła i powiem wam szczerze, że no to jest bardzo wymagająca praca, ale ona powiedziała mi tak: siedź w domu, rób licencję, ja cię chcę do mojego teamu, ja cię chcę do mojej agencji, ja ci pomogę. Widzicie, już jestem przy Starbucksie, także czekajcie, tylko sobie złapię szybko kawkę, dobra? Patrzcie się, jak wygląda budynek z tej perspektywy. Z każdej perspektywy wygląda świetnie. W ogóle te budynki w Nowym Jorku wyglądają świetnie. Ja sobie wzięłam moją kawę. Gdzieś tutaj jest ten budynek do egzaminów, ale nie wiem jeszcze gdzie. Nie myślcie sobie, że ja chodzę taka typowa damusia, wszędzie tylko kawka ze Starbucksa. Tak nie działa. U mnie to wygląda tak, że ja sobie muszę zasłużyć na kawę ze Starbucksa, bo taka jest prawda, że to jest bardzo drogie, to jest kaloryczne i ja to traktuję bardziej jak taki fast food. Jak sobie zasłużę, to wtedy sobie marzę o pójściu na kawę słodką do Starbucksa, bo normalnie to ja nie piję słodkiej kawy. Nie, mamy jakieś kreacje sylwestrowe, już niedługo Sylwestra. Dajcie mi znać, jakie macie plany na Sylwestra w tym roku. Okej, mam jeszcze chwilę czasu przed egzaminem. Ja nie czuję takiego stresu, bo ja wiem, że ja mogę znowu się zapisać i znowu przyjść i tak mogę 10 tysięcy razy. Nie wiem, jak jest w koledżu, wiem, że w koledżu jest troszeczkę bardziej restrykcyjnie, a tutaj mogę sobie zdawać dowoli. Więc nie mam takiego dużego stresu. No ale już wracając do tego tematu, który zaczęłam, to powiem wam, że praca agenta nieruchomości tutaj jest bardzo trudna i żeby znaleźć... Ja chodziłam do klasy w Nowym Jorku z 80 osobami, w New Jersey z 80 osobami i pomyślcie sobie, sorry, takie klasy zaczynają się praktycznie co miesiąc, więc ile osób tutaj pragnie być takim bardzo
dobrym agentem nieruchomości, który będzie mieć dużo klientów, więc moja rada na start, którą ja dostałam od ludzi, to żeby dołączyć do teamu, czyli do grupy, że jednak nie pracuje się trochę na własny rachunek, nie jest się szefem dla samego siebie, tylko ma się swojego szefa pod sobą, ale pracujecie dla brokera, który wam na początku daje swoje rzeczy, czyli na przykład jakieś na wynajem mieszkania, czy jakieś do sprzedaży domy. Oczywiście nie zarobicie dużo pieniędzy, ale wydaje mi się, że to na, jak na start, trzeba mieć trochę pokory w sobie i zacząć cokolwiek robić, żeby mieć doświadczenie. I to jest ważne, bo dużo agentów nieruchomości rezygnuje przez to, że nie ma doświadczenia. Trzeba zrobić transakcje pieniędzy, trzeba umowy mieć i tak dalej z klientem. To są poważne transakcje i powiem wam szczerze, że ja bym się bała osobiście, bo nawet jak zaczynałam pracę tutaj jako makijażystka, pracuję u takiej Agi, która, ona jest najlepszą szefą, jaką kiedykolwiek miałam, i miałam mieć tutaj swoje wesele, bo ja sobie tak dorabiam i powiem wam, w życiu nie wzięłabym kogoś wesela na odpowiedzialność. Trzeba z kimś podpisać umowę, trzeba naprawdę mieć doświadczenie w tych rzeczach, trzeba opanować te wszystkie dziewczyny, bo one się stresują w tym dniu. Ja zrezygnowałam i tak samo by jest z agentami nieruchomości. Niby masz mieć swój biznes, ale nie jesteś doświadczony, możesz popełnić błąd i możesz za to zapłacić naprawdę słoną karę, więc ja uważam, że najlepiej dołączyć do teamu, do kogoś, kto nam powie, że coś źle zrobiliśmy, cokolwiek. Mniej zarobić, ale to jest przyszłościowy zawód, więc wydaje mi się, że dobrze jest właśnie jednak iść pod czyjeś skrzydła. Teraz mamy, już powolutku nam się robi zachód słońca, bo jak wyjdę ze szkoły, to już będzie ciemno. Witamy w zimie, jest zima już prawie, że także. Więc idę już powoli szukać tej szkoły. Co bym wam mogła jeszcze tutaj dodać, tak się zastanawiam. No przede wszystkim trzeba też ogarniać trochę te social media. Ja wam powiem, że teraz agenci nieruchomości w Nowym Jorku prowadzą TikToki, Instagramy, Reelsy, YouTube channel. Tylko nie wolno się poddawać. Mi się wydaje, że ludzie się za szybko poddają, bo oni są też po studiach i na przykład myślą, że jak skończą licencję nieruchomości, to będą zarabiali miliony dolarów i bo przecież to tak powinno wyglądać. No nie, mi się wydaje, że my emigranci się nie poddajemy, mamy ten plus, także zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania do mnie odnośnie tego zawodu agenta nieruchomości, dawajcie znać, wpadajcie do mnie na Instagrama i słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, ja idę zdać egzamin, jak nie, to trudno. Mówi się trudno, idzie się dalej i zobaczymy, co będzie za rok, za dwa. Nie planowałam być agentem nieruchomości, także szczerze mówiąc, wysłałam nawet CV dzisiaj do jako menadżer budynków na Manhattanie. I powiem wam, może mi się uda, może nie, może w tym kierunku się uda. Ja bardziej bym wolała iść w tą stronę, żeby się nie rozczarować, a żeby spróbować. Tak wygląda ten budynek, w którym będę brała egzamin na agenta nieruchomości. Muszę sobie zobaczyć. Okej, okay, więc wchodzę i trzymajcie kciuki, papa. Słuchajcie, no jestem po egzaminie i nie zdałam. Braknęło mi 3 punktów. Jestem taka zła, bo tak sobie myślę, że kurczę, byłam tak blisko. I najlepsze jest to, że te pytania były dosłownie na pierwszym egzaminie. Teraz one były te same praktycznie. I zabrakło mi 3 punktów, ale no teraz muszę po prostu znaleźć te pytania na internecie, bo te wszystkie pytania są na internecie, tylko trzeba je znaleźć. Muszę zobaczyć, gdzie zrobiłam błąd. I wiecie, to jest też tak, że trzeba cały czas studiować pytania. I oni tak po prostu przekręcają wyrazy. O co chodzi? Chodzi o to, że po prostu no sam egzamin i ta szkoła, każdy agent mi to mówi, że zwykli agenci, którzy pracują jako agenci nieruchomości, sorry, bo strasznie, ale wieje, oni by nawet nie zdali tego teraz egzaminu, więc praca agenta nieruchomości kompletnie nie ma się do tego egzaminu. Także ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo chociażby nawet oglądam TikToka i widzę, że dużo agentów po 10 razy zdaje, nie może zdać, także na pewno mi się uda za trzecim razem. No nic, słuchajcie, pokażę wam dynki, jak się ładnie świecą. A ja już uciekam do domu, bo jest zimno, dopijam moją kawę. A jutro sobie odpuszczę, jutro się nie będę uczyła, ale zapiszę się na egzamin i myślę, że dam sobie jeszcze taki tydzień.
Ale mówię, muszę znaleźć te pytania, bo nie wiem, gdzie one są, żeby zobaczyć, gdzie zrobiłam błąd. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o studiowanie do egzaminu, to cały czas studiować pytania. No i będzie dobrze. Także teraz naprawdę się już z Wami żegnam i do następnego. Buziaczki, pa, pa!